Zamysł był bardzo prosty przeczytać o Ravelu wszystko, co tylko się da i napisać tekst monodramiczny poświęcony twórcy Bolera. Dlaczego właśnie Ravel? No cóż, odpowiedź może nie być prosta. Czasami aż trudno nie mieć sobie za złe wyjścia z kąpieli. Po pierwsze, szkoda wychodzić z ciepłej i pienistej wody, w której wypadłe włosy oplatają się wokół pęcherzyków, dryfując pośród tkanek roztartej skóry. Tak bezlitosna wydaje się temperatura powietrza w niedogrzanym mieszkaniu. Poza tym, nie bez znaczenia jest nasz niski wzrost i wysokość wanny wspartej. Na łapach gryfona. I zawsze nie lada to wyczyn, przełożyć nogę i niepewnym palcem stopy wymacać śliską płytkę posadzki. Trzeba wielkiej ostrożności, żeby nie zawadzić kroczem, brzeg, ani też w przypadku poślizgu, nie narazić się na nieszczęśliwy upadek. Wyjściem z kłopotu z pewnością byłoby zamówienie banny na miarę. Ale to. Oznaczałoby wydatek może nawet większy niż koszt niedawno zamontowanej instalacji centralnego ogrzewania, zbyt słabej, choć nowoczesnej. Lepiej już było trwać całymi godzinami, jeśli w ogóle nie stale w zanurzeniu po szyję. Prawą stopą odkręcać co pewien czas kurek z ciepłą wodą i regulując tym samym termostat, utrzymywać dobre ciśnienie owodniowe. Ale to nie może dłużej trwać. Jak zawsze czas nagli. Za niespełna pół godziny zjawi się tutaj Helen. Rawel wydostaje się zatem z wanny, po czym już wytarty wkłada płaszcz kąpielowy w wyszukanym perłowym kolorze i myje zęby profilowaną szczoteczką. Goli się, nie pomijając nawet włoska. Czesze się, nie zanębując ani jednej bruzdy usuwa z brwi oporny włosek, który urósł w nocy na kształt anteny. Potem... Zdejmuje stoletki luksusowe Etui z przyborami do manikuru, zagnięcie i skórki w pierwszorzędnym gatunku. Groszkowane na skórę jaszczurki i podszyte satyną, które leżało pomiędzy szczotkami do włosów, grzebieniami z kości słoniowej i flakonami perfum, korzysta z tego, że ciepła woda zmiękczyła mu paznokcie i bezboleśnie przycina je do właściwej długości. Przez okno łazienki. Artystycznie urządzony i rzuca okiem na czarno-biały ogród wyzierający spod nagich drzew. Ścięta trawa jest martwa. Strumień fontanny skuty lodem. To jeden z ostatnich dni 1927 roku jest wcześnie. Rawel, który spał mało i źle, jak każdej nocy, jest w kiepskim nastroju. Jak każdego ranka zresztą, i nawet nie wie, jak ma się ubrać, co jeszcze bardziej psuje mu humor. Wspina się po schodach swojego nietypowego, małego domku. Od strony ogrodu dom ma trzy piętra, ale od zewnątrz widać tylko jedno. Z trzeciego piętra, które znajduje się na poziomie ulicy, ravel wygląda przez okno korytarza, żeby ocenić liczbę wierzchnich warstw. Pokrywających przechodniów i wyrobić sobie zdanie, co ma na siebie założyć. Jak zwykle jest spóźniony, złożyczy i zapala papierosa, bo musi ubrać się pośpiesznie. Chwyta ubrania, które na szczęście są pod ręką. Potem do rozpaczy doprowadza go przygotowanie bagażu, chociaż musi spakować tylko podręczny kuferek. Eskadron jego waliz został przewieziony do Paryża dwa dni wcześniej, kiedy wszystko jest gotowe. Rawel obchodzi domu. Upewnia się, że okna są zamknięte, drzwi do ogrodu zaryglowane, gaz w kuchni wyłączony, podobnie jak licznik elektryczności przy wejściu. To naprawdę nieduża rezydencja i obchód szybko dobiega końca, ale nigdy dość kontroli. Przed wyjściem. Rawel po raz ostatni sprawdza, czy kocioł jest naprawdę wyłączony i zaraz po otwarciu drzwi znów wścieka się półgłosem, kiedy w jednej chwili lodowaty podmuch wiatru szarpie jego siwe włosy. Jeszcze wilgotne i zaczesane do tyłu. Na dole przy zejściu z ośmiu wąskich schodków na stromej ulicy z zaciągniętym hamulcem ręcznym parkuje Peugeot 201, za którego kierownicą Helen, przejęta dreszczem, symulując grę na pianinie, wyciąga w jego kierunku końce palców wystających z trykotowych mitenek w kolorze jaskrów. Helen jest dosyć ładną kobietą, która mogłaby trochę przypominać Oran tym, którzy ją jeszcze pamiętają. Ale w tamtych latach dużo kobiet miało coś z Randy Manzis. Pod futrem ze skunksów z podniesionym kołnierzem ma na sobie sukienkę z długą górą, która wygląda na żakiet obniżoną w talii. Dół zdobi wstążka, która punktuje rogowa klamra. Całość jest skrepy zdobionej motywem roślinnym w odcieniu brzoskwini. Bardzo ładna. Helen cierpliwie czeka. Czeka już dobrą chwilę. Od ponad dwóch godzin, w ten mroźny ranek między świętami, Helen czeka na Rawela, który wreszcie się zjawia z kuferkiem w ręku, ubrany w popielaty garnitur i krótki płaszcz koloru czekolady. Prezentuje się też całkiem nieźle, jakkolwiek nieco staromodnie i może nazbyt lekko na tę porę roku. Laska zawieszona na przedramieniu, rękawiczki z wywiniętymi mankietami Wygląda na eleganckiego bywalca wyścigów, czy też wystawcę, który znalazł się na trybunach Wsiada ostrożnie do Peżota. Wzdycha zajmując miejsce, zaciska kanty spodni na kolanach I szybkim ruchem naciąga je, żeby się nie wypchały No dobrze, mówi odpinając pierwszy guzik płaszcza Myślę, że możemy ruszać obrócona w jego stronę helen mierzy go wzrokiem od stóp do głów niciane skarpetki i jedwabna chusteczka są jak zawsze szczęśliwie dobrane do krawata mógł mnie pan przynajmniej zaprosić do środka żebym poczekała w domu a nie w samochodzie wyrzuca z siebie włączając rozrusznik sam pan widzi jest zimno Ravel tłumaczy z oschłym uśmiechem, że musiał przed wyjazdem wszystko uporządkować, że obiec dom, to że nie lada wyczyn, w nocy nie tylko, jak zawsze nie zmrużył oka. Musiał przecież jeszcze wstać o świcie, a ona przecież wie, jak bardzo tego nie znosi i dobrze wie, że jego dom jest ciasny, tylko by sobie przeszkadzali. Mimo wszystko, kwituje Helen, omal nie umarłam. Co znowu, Helen? mówi on, zapalając papierosa. Nie przesadzajmy o której właściwie odjeżdża ten pociąg. Przed wyjazdem z Monfort, mijają obok kościoła duży mieszczański dom, w którym widnieje żółty prostokąt okna na piętrze. I Rawel mówi, że jego przyjaciel najwyraźniej już się obudził. Potem zostawiają za sobą Wersal i kierują się na Paryż. Kiedy Helen przez chwilę waha się na skrzyżowaniu, lekko tracąc panowanie nad kierownicą, Ravel trochę protestuje. Ale marny z pani kierowca krzyczy. Mój brat Edward już lepiej sobie radzi. Z pani chyba już nic nie będzie. Przy Przywieźcie do Sew Helen znowu gwałtownie hamuje, dostrzegając na chodniku mężczyznę w pilśniowym kapeluszu. Mężczyzna niesie pod pachą coś co wygląda na duży obraz w gazetowym papierze przewiązany sznurkiem. Kiedy mężczyzna ociąga się, ona przestaje, żeby go przepuścić, ale też po to, żeby przyjrzeć się Rawelowi, którego twarz jest bardziej napięta, blada i pobrużdżona niż zwykle. Kiedy na chwilę przymyka oczy, wygląda na swoją maskę pośmiertną. Źle się pan czuje? Odpowiada, że nieźle, że wszystko powinno pójść dobrze, ale czuje się jeszcze bardzo zmęczony. Lekarz przepisał mu całą baterię badań, a następnie zaaplikował środki pobudzające, żeby przygotować go do wyjazdu. Niezadowolony, że pacjent odrzuca jego zalecenie rocznego wypoczynku. Ravel musiał za to znieść całą masę iniekcji z wyciągu z przysadki i z nadnerczy, z cytroserum i kakodylanu, zastrzyk za zastrzykiem, a tego nikt... Za bardzo nie lubi i wciąż nie ma spodziewanego efektu. Kiedy Helen podsuwa mu myśl, żeby zmienił kurację, odpowiada, że tego samego zdania jest również jeden ze znajomych kompozytorów, który właśnie do niego napisał, żeby go namówić na homeopatię. Są tacy, którzy wierzą tylko w homeopatię. No dobrze, zobaczy się po powrocie. Potem milknie, żeby przez chwilę popatrzeć. Jak za oknami defiluje sewr. Ale naprawdę tego ranka w Sewr nie ma zbyt wiele do oglądania. Same zaryglowane szare budynki, burę, zapięte ubrania, ciemne naciśnięte kapelusze, czarne i zamknięte samochody. Wcale nie jest już taki pewien, czy naprawdę chce wyjeżdżać. Zawsze jest tak samo. Przyjmuje propozycje bez zastanowienia, a w ostatniej chwili wpada w rozpacz. No i jeszcze papierosy. Czy Helen jest pewna, że wszystko zostało tak pomyślane, żeby on dostawał papierosy przez cały ten czas? Helen odpowiada, że wszystkiego dopilnuje. A bilety? Czy ona ma bilety? Wszystko jest, mówi Helen, wskazując na swoją torebkę. Po wjeździe do Paryża od bramy Saint-Cloud trafiają nad Sekwanę i suną bulwarami aż do Concord, skąd zapuszczają się w północną część miasta, w stronę dworca Saint-Lazare. Tutaj wyraźniej panuje większe ożywienie niż na zachodnich przedmieściach, ale nie tak znów bardzo. Widać ludzi na rowerach, plakaty na murach, kobiety z gołymi głowami, sporo samochodów, w tym także modele luksusowe. Na końcu Rue de la Pépinie, dając nura w Rue de Rome, widzą długiego Samsona Faul 3 który jest dwubarwny i wyprofilowany niczym pantofel sutenera. Tuż przed dziesiątą Helen parkuje swojego skromnego Peżota przed hotelem Terminus. Potem przenoszą się do Kriteriona, baruna Kuda Havre. Ravel jest tu stałym bywalcem. W środku, przed gorącymi napojami, czekają już Marcel i Madeleine, śpiewaczki, które w tamtym czasie odpowiadały wzorcowi inteligentnej wokalistki. Rawel nie śpieszy się z zamówieniem kawy. Potem następnej, którą wypija jeszcze wolniej, podczas gdy trzy młode kobiety spoglądają na wahadłowy zegar wiszący nad kontuarem i coraz częściej patrzą na siebie pytającym wzrokiem. Panuje niepokój, gesty nabierają przyspieszenia, wreszcie zapada stanowcza decyzja, żeby odprowadzić rawela na dworzec, na wprost kriteriona i znaleźć się tam dobre pół godziny przed odjazdem specjalnego pociągu. Pociąg nawet nie został jeszcze podstawiony, kiedy się zjawiają. Ravel otwiera pochód, a za nim w pewnej odległości idą jego przyjaciółki i lepiej czy gorzej pomagając dwóm posługaczom z Terminusa ciągnął cztery wielkie walizy i kufer. Bagaże są ciężkie, ale te młode kobiety tak bardzo kochają muzykę. Specjalny pociąg wreszcie nadjeżdża ciągnięty przez lokomotywę model 120 z silnikiem budikomu 111 w wersji mieszanej o dużej prędkości. Posługacze ładują bagaże do stosownych pomieszczeń. W tym czasie Ravel żegna damy, epatując z dystynkcją manier, całowaniem rąk, wymianą uprzejmości, podziękowań i zapewnienia przyjaźni. Później wsiada do wagonu pierwszej klasy. Bez trudu znajduje swoje miejsce przy oknie. Opuszcza szybę. Następuje jeszcze wymiana miłych słówek i uśmiechów, które trwają aż do chwili odjazdu. Kiedy damy wyjmują z torebek chusteczki i zaczynają machać. Rawel niczym nie macha, ogranicza się do posłania ostatniego skąpego uśmiechu i daje znak ręką, zanim podniesie szybę i znów rozłoży gazetę. Odjeżdża w kierunku stacji portowej Hawru, żeby udać się do Ameryki Północnej. Jedzie tam po raz pierwszy i ostatni. Od dnia dzisiejszego pozostaje mu równo 10 lat życia. Jeśli zaś chodzi o liniowiec pasażerski Franz, na którego pokładzie Rawel odpłynie do Ameryki, drugi o tej nazwie statek ma przed sobą jeszcze 9 aktywnych lat, zanim zostanie sprzedany Japończykom na złom. Okręt flagowy floty zapewniającej przeprawę przez Atlantyk. Masa nitowanej stali strojonej w cztery kominy, w tym jeden dekoracyjny. Bryła, która 25 lat wcześniej wyszła ze stoczni, ma długość 200 metrów i szerokość 23. Statek może przewieźć na pokładach swoich czterech klas jakieś 2000 pasażerów, nie licząc 500 osób załogi i dowództwa. Ma wyporność 20 500 ton, średnią prędkość 23 węzły. Cztery zespoły turbin Parsonsa zasilanych przez 32 kotły o mocy 40 tysięcy koni to też sześć dni. Wystarczy mu na spokojne przebycie Atlantyku. Podczas gdy inne, nie tak świetnie wyposażone statki przebędą tę samą odległość w dziewięć dni i to z zadyszką. Parowy Ritz czy też Carlton, Franz, ma wśród swoich atutów nie tylko prędkość, ale i komfort. Zaledwie Ravel pojawił się na nadbrzeżu. Zastęp chłopców okrętowych w nienagannych, jaskrawo-czerwonych uniformach grumów prowadzi go przez schody i wąskie przejścia do apartamentu, któremu przydzielono. To apartament luksusowy. Całkiem zasłużenie, co wydaje się zrozumiałe. W wieku 52 lat Ravel jest u szczytu sławy, razem ze Strawińskim zajmuje pozycję najsłynniejszego muzyka świata. Często można zobaczyć jego wizerunek w gazecie. To dosyć zrozumiałe, także z uwagi na jego wygląd. Twarz o ostrych rysach gładko wygolona, wraz z długim wąskim nosem tworzy zarys. Dwóch trójkątów ułożonych prostopadle, jeden nad drugim. Spojrzenie jest czarne, żywe, niespokojne. Brwi gęste, włosy zaczesane do tyłu, odkrywają wysokie czoło. Wargi wąskie, uszy odstające, bez płatków, cera matowa. Elegancki dystans, kurtuazyjna prostota, lodowata uprzejmość. Jest człowiekiem oschłym, niezbyt rozmownym, ale szykownym, ubranym jak spod igły przez 24 godziny na dobę. Zasnute niebo kryje zmętniałe słońce, kiedy rawel, ostrzeżony przez syreny, które komunikują, że właśnie podniesiono kotwicę, wchodzi na górny pokład, by nadzorować ruch z szyb. Potworne zmęczenie, na które skarżył się tego ranka w samochodzie, zdaje się ulatniać z chwilą, gdy rozlega się śpiew trzytonowych syren, a on niespodziewanie czuje się lekki, pełen werwy, ożywiony do tego stopnia, że wychodzi na pokład, ale to nie trwa długo. Szybko robi mu się bardzo zimno, bez płaszcza. Naciąga na piersi poły marynarki i dygocze. Wiatr, który się zerwał, dociska mu ubranie do skóry. Podważa jego istnienie i rolę. Ponieważ frontalnie atakuje powierzchnię ciała, mężczyzna czuje się nagi i kilkakrotnie stara się zapalić papierosa, ale zapałki nie mogą zapłonąć. Wreszcie mu się udaje. Ale papieros, podobnie jak swego czasu w górach, Krótkie wspomnienie z sanatorium, nie ma zwykłego smaku. Wiatr podłącza się do dymu, żeby w tym samym czasie wniknąć Rawelowi do płuc. Oziębia teraz jego ciało od środka, atakuje z każdej strony, zapierając mu dech, rozwiewając włosy, strzepując popiół z papierosa na ubranie i sypiąc nim w oczy. Batalia jest zbyt nierówna. Lepiej wykonać odwrót. Rawel wraca jak inni. Za panoramiczną szybę, żeby stamtąd obserwować manewry statku, który obraca się o ociężale w porcie Hawru. Przemierza z rykiem Redę, zanim popisowo przedefiluje przez Saint Adres i opłynie przylądek Hew. Ponieważ statek dosyć szybko wypływa na pełne morze, pasażerowie również szybko czują się znużeni spektaklem. Jeden po drugim odchodzą od panoramicznej szyby. Idą podziwiać, okazało wyposażenie Franz, jego brązy i różane drewna, adamaszki i złocenia, kandelabry i dywany. Ravel nie rusza się. Woli jak najdłużej wpatrywać się w szarozieloną zieloną taflę, oraną nagłymi smugami bieli, w intencji wydobycia jakiejś linii melodycznej, rytmu, leitmotywu czemu nie? Dobrze wie, że to nigdy się tak nie odbywa, że to nie działa, że inspiracja nie istnieje, że komponować można tylko na klawiaturze, ale cóż to szkodzi? Po raz pierwszy ma przed sobą taki widok. Warto przynajmniej spróbować. Po upływie dobrej chwili okazuje się jednak, że żaden motyw się nie pojawia i Rawel również czuje się znużony. Ślad nudy wyostrza mu nos, sunąc ręka w rękę z bumerangiem zmęczenia. Te niespójne metafory także dowodzą, że nie byłoby źle trochę odpocząć. Ravel zapuszcza się w trzewia statku, żeby odnaleźć swój apartament. Niemal bawi go, że można się zgubić w tym pałacu na wodzie. Kiedy tylko trafia do kabiny, wyciąga się na łóżku i czeka na Southampton, dokąd mają przybić jeszcze przed zmrokiem, po czym od razu wyruszą dalej. Potem na dobre rozpocznie się przeprawa przez Atlantyk. Czuję znów osłabienie. W południe zjadł tylko jajko na twardo, przełknięte zaraz po wejściu na statek, a potem olbrzymia masa morskiego powietrza nasyciła jego wątłą klatkę piersiową. Wyciągnięty na łóżku stara się zdrzemnąć, ale ponieważ jego nerwowość, toczy bój ze słabością, ów konflikt jedynie potęguje obie siły, i w wyniku tego powstaje trzecia dolegliwość fizyczna i moralna, a zarazem przerastająca sumę swoich elementów składowych. Ravel siada i próbuje coś czytać, ale jego spojrzenie prześlizguje się tylko po linikach, nie wyłapując żadnego sensu zrezygnowany wstaje chodzi po apartamencie przeprowadza detaliczną inspekcję bez rezultatu wreszcie przeszukuje bagaże żeby się upewnić czy niczego nie zapomniał nie niczego poza małą niebieską walizką nafaszerowaną papierosami kolejne bagaże mieszczą w sobie na przykład po sześćdziesiąt koszul dwadzieścia par butów 75 krawatów i 25 pijam, co na zasadzie cząstkowej wiedzy daje wyobrażenie o całości jego garderoby. Zawsze starannie dobierał stroje. Dbał o ich konserwację i odnawianie. Jeśli wręcz nie wyprzedzał najnowszych trendów mody, zawsze ubierał się zgodnie z ich wytycznymi. Jako pierwszy we Francji wkładał pastelowe koszule. Jako pierwszy nosił się na biało, trykoty, spodnie. Skarpetki, buty. Jeżeli tylko miał taki kaprys, zawsze był na mody wyczulony i uważny. Syreny znów wydają z siebie głosy, zapowiadając Southampton. Ravel wkłada płaszcz, żeby wyjść na zewnątrz i asystować przy cumowaniu. Z górnego pokładu w mroku nocy, która gwałtownie zapadła, kiedy już wykropkowany żółtawymi światłami tor wodny pozwolił domyślić się istnienia obu brzegów kanału prowadzącego do portu, port wydaje się lepiej oświetlony. Rawel stopniowo rozróżnia szkielety wysokich drzwigów wznoszących się nad dokami Mauretanię w suchym doku. Anioła z brązu, który góruje nad pomnikiem Titanica, oraz zielony pociąg Southern Railway, stojący przy nadbrzeżu, na którym tuż przed przybyciem transatlantyku dostrzega małą grupkę osób. Jedna z postaci steczką w ręku odrywa się od pozostałych, kiedy tylko statek zostaje przycumowany, potem wspina się na pokład żwawym krokiem zaraz po spuszczeniu trapu. Mądry wyraz twarzy, nienaganny garnitur, łagodny głos, monokl i łamany kołnierzek. George Jean Aubry wygląda na nauczyciela albo na lekarza, prawnika lub profesora medycyny sądowej. Ravel poznał go ponad trzydzieści lat temu w sali Erarda w dniu publicznego wykonania Mirła przez Ricarda Vinesa. Jean Aubrey, który mieszka w Londynie, odbył podróż do Southampton, żeby przywitać się z Rawelem podczas krótkiego postoju i wręczyć mu kopię złotej strzały Josefa Konrada, we własnym przekładzie, właśnie ukończonym, który ukaże się w następnym roku u Galimarda. Ta lektura, jak sądzi, może zająć Rawela podczas podróży, jeśli zaś chodzi o Konrada. Pisarz zmarł trzy lata wcześniej.